Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale na kanale. No i dzisiaj jest ostatni mecz ćwierćfinałowy Euro 2016. Islandia kontra Francja. Ten mecz zostanie rozegrany na Stade de France o godzinie 21. No jest to chyba mecz, którym nie będę nikomu kibicował, no bo lubię jak gospodarze zachodzą daleko, czyli w tym wypadku Francja. No bo wtedy to Euro tak żyje. A zaś Islandia, no wszyscy lubimy sensacje, lubimy jak waleczne drużyny, które były skazywane na porażkę, zachodzą bardzo daleko. No już tak się stało z Walią, która jest w półfinale, ale jakby takie dwie drużyny były w półfinale, to byłaby to naprawdę świetna sprawa. No zobaczymy jak będzie dzisiaj o godzinie, no gdzieś tak po 23, gdzieś o tej godzinie się będzie mecz kończył. No na pewno było to sensacją, że Islandia wyeliminowała Anglii, sobie jakoś radzi w tej trudniejszej części drabinki. No ale dobra, teraz wam pokażę jak wygląda sytuacja w Eurofantasy. Tylko gdzie ja to miałem? Okej, chyba tutaj. Okej, macie teraz na ekranie. No tutaj większych zmian... Nie, lider się zmienił. O, lider teraz tutaj pokazuje, że się zmienił. Tutaj po tych strzałkach możecie sobie zobaczyć. No trochę tutaj dużo jest właściwie zmian. No tylko ja dalej jestem gdzieś tam daleko. Na, nie wiem, w okolicach chyba 20 miejsca, nie wiem, 18, 19, 20, któryś z tych, nie patrzyłem dokładnie. No, pecha miałem strasznego, ale zobaczę, czy uda mi się jakieś jeszcze punkty tutaj odrobić do prowadzących. No i możecie też obstawić ten wynik w komentarzu pod tym filmem. Obstawiacie wynik taki, jaki będzie do 90 minuty, ewentualnie do 120, jeśli będzie dogrywka, ale o karnych nie musicie pisać. Także piszcie jaki wynik obstawiacie do tej, po prostu do końca meczu bezkarny. Tak to ogólnie tutaj wygląda. No i teraz też na ekranie widzicie osoby, które najskuteczniej obstawiają wyniki. No tam już lider wam trochę ucieka tym pozostałym osobom. Także już tutaj sobie przewagę wyrabia dość niezłą. Całkiem fajna skuteczność, tyle punktów zdobyć. Dobra, my tutaj gramy. Znowu oświetlenie się zbugowało, dopiero teraz się zapaliło. No akurat tutaj ten stadion jest fifie, nawet bardzo fajny tutaj klimat na tym stadionie, no bo są bandy. Ogółem tutaj wszystko wygląda tak jakby, tak to byłoby naprawdę. W sensie tak jakby to było w Pro Evolution Soccer w grze, gdzie są oficjalnie te mistrzostwa. Naprawdę jest super, że taki patch wyszedł. Że gracze się czymś takim zajęli. Przynajmniej Pro Evolution Soccer nie musiałem kupować, oszczędziłem sobie trochę pieniędzy. Kurczę, jestem ciekaw jak będzie w tym meczu. No Francja gra bardzo dobrze, tutaj nie ma hymnu Islandii, no bo to jest drużyna, która została dodana przez moda. Francja... W sumie nie no, Francja potrafi raz zagrać dobrze, a raz zagrać źle. Na przykład parę meczów takich złych było w fazie grupowej, gdzie potrafili strzelać bramki tylko w końcówce meczu. No ostatnio Griezmann, dwie bramki w krótkim odstępie czasowym, teraz chyba Francji. Nie no, zdecydowanie faworytem tego meczu jest Francja, ale wiecie co, jeździłbym się jakby Islandia awansowała do tego półfinału. Tutaj też może być niespodzianka. O ludzie, te islandzkie nazwiska, ja nawet nie wiem kim będę grał. Zobaczcie tutaj nawet Sigurdsson. Jakieś inaczej tutaj te nazwiska są pisane. Z jakimiś islandzkimi znakami. No ja tutaj będę grał reprezentacją Islandii, no bo myślę, że... No, gdybym grał tutaj Francuzami, no to bez problemu bym wygrał, a tak to przynajmniej będą jakieś emocje w tym odcinku, kiedy będę grał tą Islandią. Będę tutaj się starał utrudnić życie Francuzom. Dobra, no to przechodzimy do gry. Francja zaczyna. No i zobaczymy jaki tutaj będzie wynik. O, tutaj ładne rozegranie. Ale patrzcie, bramkarz broni. Kurde, ale tutaj farta było. No nie gra się tutaj łatwo Islandią. Taką mało skillową drużyną. Myślę, że w rzeczywistości byliby tu bardziej waleczni na boisku, bardziej skillowi, ale tutaj... Tutaj naprawdę potrzeba sporych umiejętności, żeby z tą Francją wygrać na poziomie klasa światowa. To już jakiś faul był. Wow, tutaj ładny strzał. Niech kto to strzelał teraz na bramkę.
Kto ma numer 5 reprezentacji Francji? Nie pamiętam. No, Francuzi tutaj coraz bliżej zdobycia tej bramki. Naprawdę ciężko tutaj się gra. Czekajcie, może uda mi się... Nie, nie, jednak nie. Jakoś dziwnie się wystawił. Ja na razie tutaj nie oddałem żadnego strzału na bramkę. Francuzi tutaj cały czas bramy bombardują. Teraz mają rzut rożny. No już prawie 30 minuta meczu. I tak się tutaj już długo trzymał, jak na moje umiejętności. No patrzcie, nie mogę z piłką wyjść. Co wybijał, no to pod nogi Francuzów. Dobra, koniec pierwszej połowy meczu. Na razie 0-0. No na razie nie gram najgorzej tą reprezentacją Islandii. Parę takich groźnych akcji przeprowadziłem, ale bez strzału na bramkę niestety. Udaje mi się tu przed polem karnym akcję przerwać, ale były groźne kontrataki. No posiadanie piłki prawie na równi. Dobra, zobaczymy jak to będzie w drugiej połowie. Może doprowadzę do grywki w karni i w karni wygram, kto wie. Może tak to będzie. Ło! Ładnie rozegrali. O, pierwszy strzał za pola karnego i bramka. Właśnie tego się obawiałem, że jak zeszedł tutaj za pola karnego strzelać, to zaczną trafiać. No faktycznie, przyszło mu w końcu puścić gol. No ładnie tutaj rozklepali teraz moją obronę. Strzał 16 metra i kantę na 1-0. No nie wiem, czy uda mi się to odrobić, bo na razie po prostu na tą bramkę nie strzelam. Ciężko tutaj jakąś akcję wypracować, taką naprawdę porządną. No tutaj nawet nie chciałem teraz podawać, nie wiem co to było. O, patrzcie jak mnie minął. Ja no, będziemy próbować. O! Kurde, no pierwszy strzał na bramkę, ładnie wypracowana sytuacja, ale tutaj Loris bez problemu to wyłapał. No ale naprawdę fajna teraz akcja tutaj wyszła. Może jeszcze jakaś taka inna wyjdzie, kto wie. Dobra, mam tutaj wolny z fajnego miejsca, można się pokusić o strzał. No dobra, spróbujemy, ale... O, w mur. Trochę za słabo. Kurczę, ale fajne miejsce, szkoda, że tego nie wykorzystałem. Dobra, spróbujemy z szczęścia do środkowania. O, ładnie leci! Ja, nad bramką! Ja cię! Ciut niżej i by to wpadło, ale ładnie wyszedł. Potem niektórzy Islandczycy są wysocy, więc może warto jednak próbować tych dośrodkowań. Kurde. Musieli mi już dobić w tym, w końcówce niestety. Dobra, no Francja 2-0, no ale to było do przewidzenia. Spałbym, ciężko było tą piłkę wygrać. Nie no, ale przegrywamy po dobrym meczu. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Pogba w 90 minuta. Spróbujmy jeszcze jakiejś akcji może. Tak na... A, nawet to podanie nie doszło. A cóż. Wygrał faworyt. To jeszcze na koniec zobaczycie statystyki. No ta druga połowa była trochę lepsza w moim wykonaniu. No zobaczcie, w pierwszej połowie było 0 strzałów, a teraz tutaj 5 strzałów, 2 celne. Posiadanie piłki chyba 2% się pomniejszyło, ale wcale nie jest takie złe. Francja przeważała w tym meczu zdecydowanie i kto wie, czy tak dzisiaj nie będzie. No jeżeli chodzi o ten materiał, to już jest właściwie tyle. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.